Masz już dosyć raczej tego zbierania jedzenia, chcesz zautomatyzować swoją farmę, ten film jest właśnie dla Ciebie. Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że jeżeli spodoba Ci się farma, którą przedstawię na odcinku, mógłbyś zostawić subika i łapkę. Dzięki. Co będziecie potrzebować do tej farmy? 4 minecarty z hopperami. Dirt, który ma służyć jako pole oraz jako blok tymczasowy. Jakieś warzywa do posadzenia, mogą to być ziemniaki tak jak ja. Mogą to być marchewki, buraki, co chcecie. 4 wiaderka z wodą, piorun ochron, 4 kompostery, żeby nadać profesję villagerom, hopery ze skrzynkami do systemu sortowniczego, 4 bloki oświecające, 4 tory oraz bloki, które posłużą nam do zbudowania całej farmy. Będziecie również potrzebować do transportu villagerów tych oto itemków, tory, zasilane tory, łódki oraz bloki tymczasowe. Kiedy już wiemy, co potrzebujemy, możemy zabrać potrzebne itemki ze skrzynki. Stawiamy 5 skrzynek w górę, razem z hopperami po boku. Ustawiamy je tak, żeby trafiały do skrzyni. Stawiamy później jeden hopper nad oraz stawiamy jeszcze 4 pozostałe w inne kierunki świata. Tak, żeby były wcelowane ten na środku. Stawiamy takie 4 klocki. Po czym zaczynamy budować taki oto most, z którego później zrobi się pole. Most ten powinien mieć 9 bloków. Powtarzamy czynność robienia mostu, który powinien mieć 9 kratek, aż nie powstanie nam taki oto kwadrat. Wypełniamy ten kwadrat. Pamiętajcie, żeby zrobić na środku tego pola dziurę. Powtarzamy tę czynność 4 razy. Pamiętajcie o zrobieniu dziurek na środku, które będą służyć do zrobienia tam źródełka z wodą. Bierzemy resztę potrzebnych itemków ze skrzynki. Bierzemy również ziemniaki. Stawiamy pół płytkę oraz rozlewamy jedno wiaderko z wodą. Na to dajemy komposter oraz blok oświecający. Pamiętajcie, żeby zrobić to z shiftem. Powtarzamy tą czynność 4 razy. Zaczynamy motykować nasze całe pole. Zaczynamy sadzić również nasze wszystkie ziemniaki, które mamy. Potrzeba ich około 5 staków. Mogą również to być marchewki albo inne różne warzywa. Gdy już posadziliśmy wszystkie ziemniaki, bierzemy nasze bloki budownicze. Stawiamy 4 półpłytki obok każdego hoppera. Na tych półpłytkach stawiamy 2 bloki w górę oraz budujemy się do końca farmy. I stawiamy jeszcze jeden bloczek. Powtarzam tą czynność 4 razy. Bierzecie półpłytki i od tego mostu, który zbudowaliśmy, ciągniemy linię, tak żeby pokrywała się z rogiem naszego pola. Oraz powtarzam tę czynność 4 razy. Bierzemy pozostałe itemki z naszej skrzynki. Stawiamy 4 tory. Podsadzamy się dirtem i idziemy 2 bloki tak, żeby być na środku naszej farmy. Podsadzamy się kolejne 5 bloków. Oraz na górze stawiamy piorun ochron. Następnie niszczymy nasze bloki. I pewnie zastanawiacie się, po co ja położyłem ten piorun ochron? Otóż gdy w villagerów uderzy piorun, te mogą zamienić się w wieźmę. Dlatego my, żeby tego uniknąć, postawiliśmy na górze piorun ochron. Bierzemy wszystkie potrzebne itemki ze skrzynki. Podbudowujemy się do naszej farmy, po to aby zbudować tory. Gdy już się podbudujemy, budujemy tory w każde 4 sektory naszej farmy. Po to, żeby dotransportować tam villagerów. Nie zapomnijcie również dotransportować villagera na środek. Teraz przejdziemy bezpośrednio do transportu naszych villagerów. Pakujemy naszego villagera w łódkę. Gdy już nie możemy z nim płynąć, obudowujemy go dokładnie, żeby nie uciekł. Budujemy tory, które dołączamy do naszych wcześniejszych torów. I doprowadzamy naszych 5 villagerów. Nie zapomnijcie o centralnym villagerze. Upewnijcie się, że macie tory ustawione w takim kierunku jak ja. Oraz połóżcie 4 minecarty z hopperami. Stawiamy w rogach 4 dirty. Oraz stawiacie trapdory w taki sposób, jak ja na filmie. Otwieracie je, a następnie niszczycie bloki tymczasowe.
Farma ta działa w ten sposób, że villagerzy z farmy tradują się z tym na środku, a ten na środku przekazuje jedzenie niżej, do skrzynek. Farma ta może naprawdę generować tysiące warzyw na godzinę. Jeżeli oglądaliście kiedyś mojego singla, wiecie jaka ta farma jest wydajna. Jeżeli spodobał wam się dzisiejszy odcinek, możecie zostawić łapkę, suba i napisać kolejne pomysły na farmy, które mogę dla was wykonać. Dzięki bardzo za oglądanie.